przemieścić w inne miejsce. Gdzieś w połowie naszego spotkania to też jest taka opcja, że na Facebooku można obejrzeć w fundacji Funny Money, czyli funnymoney.pl. A ja co? Rozpoczynam na Facebooku od razu. Jak już o tym mówię, to proszę bardzo. Transmisja wideo na żywo rozpoczyna się. Kręci się niebieskie kółeczko, czyli kolor Facebooka, i mamy to. Na Facebooku, kochani, też już jesteśmy. I myślę, że wybiła godzina 12, no to śmiało, śmiało możemy rozpoczynać. My Was witamy serdecznie na webinarze Akademii FunnyManic.pl. Działamy w dniu dzisiejszym z ważnym tematem, bo z tematem zarządzania swoją organizacją w jednym miejscu, w jednej aplikacji, żeby było nam łatwiej. Fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, organizacją pożytku publicznego. Dla nas to jest temat bardzo, bardzo istotny i ważny. Wiemy z doświadczenia jako Funny Money, jak wiele zadań fundacje, stowarzyszenia robią w ciągu całego roku. Ile jest maili, ile jest plików na dysku Google i wszystkich akcji, które trzeba spiąć razem. No więc, żeby spiąć razem to wszystko, zaprosiliśmy naszych ekspertów Fundacji Skarbowości imienia Jana Pawła II i działamy z tym tematem właśnie z nimi, z Magdą, ze Sławkiem i z Łukaszem. Kochani, oddaję Wam serdecznie głos i dziękujemy, że też przyjęliście nasze zaproszenie. Dzień dobry, może ja rozpocznę. Witamy serdecznie. Nazywam się Magdalena Dworska, jestem dyrektorem do spraw fundraisingu Fundacji Skarbowości i jako mój support merytoryczny Dzień prezes dobry, witam Fundacji serdecznie Skarbowości, Państwa. tak, oraz support techniczny, szef zespołu IT, Łukasz Nadolny. Dzień dobry Państwu. Tak, to o czym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Tak naprawdę to chcielibyśmy Was zaprosić do naszego Bentleya. Mateusz, prowadzący tutaj nasze spotkanie, powiedział kiedyś, gdy zaprezentowaliśmy naszą koncepcję, ideę działania, powiedział, że no, jesteście fundacją, która jeździ Bentleyem. Ja mówię, no tak, rzeczywiście. I tutaj stąd zapożyczone piękne hasło. Zapraszamy do naszej fundacji, która jeździ Bentleyem, ale ten Bentley jest oczywiście z sercem. Czyli ma tyle możliwości, ma możliwość zabrania Was ze sobą jako pasażerów, co jest bardzo bezpieczne, natomiast ma też możliwość skopiowania Bentleya, abyście mogli jeździć swoim własnym Bentleyem z taką prędkością jak my, w swoich własnych kolorach, ze swoim logotypem, i to jest tak naprawdę najbardziej fascynujące w tej podróży z nami, z fundacją. Zaloguj się z nami na wyższy poziom. Zbieraj więcej, zarządzaj lepiej. To, że zarządzamy lepiej, wynika w dużej mierze, w ogromnej mierze z tego, że korzystamy z nowoczesnych narzędzi IT. Jesteśmy fundacją, może dwa słowa bardzo króciutko o nas. Jesteśmy fundacją, która działa od 25 lat, a więc z tym sektorem jesteśmy związani już ćwierć wieku. Nie wiem, czy ktoś nas przebije tutaj wśród słuchaczy. I tak naprawdę przeszliśmy chyba wszystkie możliwe wzloty i upadki, stąd nasze doświadczenia, także w próbach porządkowania systemów, porządkowania projektów, porządkowania naszych działań są ogromne. Cała lista, od zarządzania ręcznego w kalendarzykach, poprzez mapy, poprzez oczywiście nasz ukochany Excel, z którego korzysta jeszcze do tej pory ogromna rzesza fundacji. Zresztą my też przygotowując projekty do wrzucania do systemu, także bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Natomiast to, co udało nam się zrobić dzięki aplikacji CRM NGO, to jest prawdziwy, rzeczywiście Bentley. Spróbuję Wam się o tym opowiedzieć w takim telegraficznym skrócie, oczywiście. To, czego będzie dotyczyło nasze spotkanie, to szybciutko tematyka. Dla kogo? Cele, cechy, efekty aplikacji, funkcjonalność, oczywiście koszty i czas wdrożenia, co będzie dla Was bardzo istotne. Powiem też o bezpiecznej wersji testowej, z której też możecie skorzystać, i o naszych marzeniach na przyszłość, o rozwoju, możliwościach rozwoju. I oczywiście na końcu jeszcze raz się przedstawimy, żeby to nie uciekło, kto jest tutaj autorem. Tak.
Więc jesteśmy. Na kolejnym slajdzie jeszcze się może upewnię, czy dobrze mnie słychać. Czy... Dobrze, ok. Jeżeli chodzi o diagnozę problemu, dlaczego zajęliśmy się w ogóle CRM-em? I przypuszczam, że przed takimi dylematami stoi większość organizacji pozarządowych, być może prawie wszystkie, ponieważ zawsze jest problem z zatrudnieniem, z osobami, z optymalizacją kosztów. Tych pieniędzy w organizacjach, zwłaszcza na początku ich działalności, nie ma za wiele. Pojawiają się pytania, skąd wziąć pieniądze. Kolejne pytanie, które się pojawia przed organizacjami, to jest, w jaki sposób tą organizacją zarządzać. Tak naprawdę nikt nas tego nie uczy. I sami wypracowujemy sobie, my przynajmniej tak zrobiliśmy, sami wypracowaliśmy sobie swój własny model w oparciu o narzędzia IT, których używaliśmy w zasadzie od początku naszego istnienia. Prezes fundacji jest informatykiem, dlatego tutaj była też taka carte blanche do testowania przeróżnych rzeczy. Kolejną taką diagnozą, kolejnym problemem, z którym spotykają się organizacje, a więc także i wy, to jest dobra, transparentna komunikacja z darczyńcami. No i to, co jest najważniejsze, niezależność finansowa fundacji, organizacji. To wszystko osiągamy dzięki nowoczesnym narzędziom IT i z małej fundacji, która powstała z wielkich marzeń, powstała fundacja wielka, powiedziałabym. Tak naprawdę w rankingach OPP zajmujemy teraz 100-120 miejsce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z 1%, czy ilość osób, które nam przekazują 1%, to jest jedyny taki ranking porównawczy. Na 9 tysięcy organizacji pozarządowych, które pozyskują 1,5%. W tym roku było to 1 400 000 i ta kwota z roku na rok rośnie. Także to też pokazuje, jak narzędzia IT pomagają i wspierają organizacje w pozyskiwaniu środków, ale to nie jest jedyne nasze źródło pozyskiwania pieniędzy, ponieważ kolejnym są oczywiście nasze portale zbiórkowe dla projektów i dla poszczególnych podopiecznych. Czyli ta kwota sięga już 4-5 milionów rocznie. Dla kogo? Aplikacja CRM NGO została tak pomyślana, żeby nieść pomoc, czyli służyć wszystkim organizacjom pozarządowym. To była koncepcja, która powstała 3 lata temu, gdy pracowaliśmy już 3-4 lata na własnym CRM-ie dedykowanym wyłącznie naszej fundacji, której nie można było jakby aplikować do innych organizacji, mimo że mieliśmy takie propozycje, takie zapytania. I powstał pomysł, aby stworzyć taką aplikację, która będzie na jednym silniku i będzie działała na zasadzie aplikacji, czyli podłączania, ale niezależnego innych fundacji, aby mogły korzystać z całego dobra, które udało nam się zrobić. Czyli to jest też nasze działanie w pewnym sensie misyjne, w pewnym sensie podnoszące też naszą misją, celem jest podnoszenie organizacji na wyższy poziom. I to właśnie spełnia nasz Bentley. Celem strategicznym, tak też, jak już powiedziałam, niezależność finansowa, podniesienie skuteczności, oczywiście wzmocnienie zaufania do organizacji. To się wszystko wiąże z tym, że jesteśmy lepiej postrzegani. Tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy w sieci, jeżeli nie jesteśmy online, przed tym tematem nie uciekniemy. Jesteśmy w zasadzie skazani na to i organizacje, które zrobią to szybciej, będą miały więcej darczyńców, bo zagarną w cudzysłowie dużo większą przestrzeń darczyńców. Także do tego Was też bardzo zachęcam, bo prędzej czy później, jeżeli chcecie się rozwijać, macie marzenia, to niestety świat online jest ogromnym sprzymierzeńcem i warto w ten świat online wejść i z niego skorzystać. Najważniejsze cechy naszej aplikacji to oczywiście uniwersalność, czyli jedna aplikacja do obsługi wielu organizacji pozarządowych. W zasadzie Łukasz na pewno to potwierdzi, nieskończonej ilości organizacji, tak jest zbudowany moduł. Personalizacja, czyli każda organizacja jest niezależnym tutaj też bytem, a więc może korzystać, czyli korzysta z unikatowego konta, system pozwala personalizować logotypy, kolorystykę, swoje autonomiczne treści i to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ
Teraz bardzo wiele organizacji korzysta, nawet tych dużych, powiedziałabym nawet tych największych, korzysta z kilku portali zbiórkowych i no niestety w tym momencie promują tamte portale zbiórkowe, a nie, niekoniecznie siebie jako organizację. Dlatego też był taki nasz zamysł, aby organizacja miała swój własny portal, niezależny od innych portali zbiórkowych, a jednocześnie mające wszystkie mechanizmy pozwalające tworzyć zbiórki online. Oczywiście kolejną taką naszą zasadą i ideą było to, żeby to była aplikacja prosta, szybka, łatwa we wdrożeniu i w obsłudze. Ponieważ też, jak można się domyśleć, mieliśmy swoje przygody z darmowymi systemami CRM, które otrzymaliśmy. Zapłaciliśmy za wdrożenia ogromne pieniądze jako organizacja. Oczywiście nic z tego nie wyszło, straciliśmy czas, pieniądze, duże pieniądze. Także też mamy tutaj ten temat przetestowany, ponieważ nie jest to takie łatwe, aby zaaplikować potrzeby organizacji pozarządowej w systemach komercyjnych, które funkcjonują. Mimo że te systemy komercyjne są dla nas udostępnione za darmo. Natomiast potem cała obsługa, to są koszty ogromne, a i tak te systemy nie spełniają naszych potrzeb. I to też była taka motywacja, aby utworzyć nasz własny portal, nasz własny CRM. Oczywiście w skrócie, bardzo szybciutko daje nam tą automatyzację, optymalizację kosztów obsługi, biura, projektów podopiecznych w zależności od potrzeb organizacji. Organizacja jest postrzegana jako bardzo profesjonalna, wszystko jest uporządkowane, bardzo nam zależało. Przeglądałam oczywiście mnóstwo, przeglądaliśmy jako organizacja tutaj z zespołem Auti mnóstwo stron zbiórkowych, no tyle ile jest dostępnych oczywiście na rynku. I postawiliśmy bardzo mocno na transparentność, aby komunikować darczyńcom wszystko, co się dzieje z ich pieniędzmi, aby oni wiedzieli, za co płacą w każdym momencie, w zasadzie na co są przeznaczone ich darowizny, ponieważ tego nam bardzo brakuje po przeglądzie innych portali. Bardzo nam tego właśnie brakuje. Co się dzieje z pieniędzmi darczyńców? Co się dzieje, gdy odejdzie podopieczny? Co się dzieje, gdy zostanie zamknięty projekt? Gdzieś wszędzie te informacje umykają, albo są ukryte, albo nie można do nich dotrzeć. I bardzo nam tutaj zależało, żeby to mocno akcentowała aplikacja CRM. I to się bardzo mocno przekłada na zaufanie. I dzięki temu ci tarczyńcy są, chcą być, czują się związani. Oczywiście bezpieczeństwo gromadzonych danych, wszystkie formalne rzeczy również zabezpiecza aplikacja. I tutaj niezależność, podniesienie skuteczności działań NGO-sów. Taka informacja, że dzięki naszym nowym portalom, które funkcjonują od lutego tego roku, już pozyskaliśmy 1 250 000 na portalach zbiórek nowych, ponieważ funkcjonują jeszcze portale z poprzedniego, za chwilkę będę też o tym mówić, z poprzedniego CRM-u. Natomiast na tych nowych, od lutego już tyle pozyskaliśmy środków, a więc pokazuje to, że system działa. I teraz to, co na pewno interesuje Was, przede wszystkim wybrane moduły aplikacji CRM NGO. Co ten nasz Bentley potrafi? Najważniejsze, to jest to, co powiedziałam, personalizacja każdej organizacji, czyli danie organizacji niezależności. W panelu administratora każda organizacja może wkleić sobie swoje logo, może sobie wybrać swoją kolorystykę dla potrzeb organizacji, może personalizować swoje komunikaty, dane w wielu miejscach. To jest tylko tutaj fragment wewnętrznego systemu. W wielu miejscach jest przestrzeń na to, żeby tworzyć swoje własne komunikaty do darczyńców po zakończonych zbiórkach. Tego jest cały ogrom i dochodzi co chwilę jeszcze kolejna nowa funkcja, to już tutaj którą nam Łukasz wdraża. Kolejnym ważnym tematem jest to, że system zabezpiecza korzystanie z płatności PayU i one są również jakby niezależnym bytem każdej organizacji. Każda organizacja podpisuje umowę z PayU, natomiast nie musi przechodzić całej drogi. Proces jest bardzo szybki, w zasadzie można wykonalny w ciągu kilku dni praktycznie, w zależności od przygotowania organizacji do tematu.
I mało tego, organizacja może korzystać z naszych wynegocjowanych zniżek, czyli prowizji 0,70%, które pobiera PAIDZIU od wpłat. Także to też jest tutaj taki bonus dla każdej organizacji, która będzie korzystała z programu, z aplikacji. Kolejny temat, bo na pewno pojawią się takie pytania, jak osadzać wnioski na stronach internetowych. To również jest bardzo prosty proces. Jeżeli będą takie zapytania, na pewno Łukasz tutaj więcej na ten temat powie. Ja tutaj podałam taki przykład. Wewnętrznie w systemie wygląda to tak, czyli jest kod. Zewnętrznie na naszej stronie, kod, który wklejamy na stronę internetową i mamy już zaaplikowany wniosek. Kod, który wklejamy na stronę internetową, jeżeli chodzi o portale zbiórek, działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Jest to proces szybki, łatwy przy wsparciu informatyka z danej fundacji czy wsparciu naszego supportu informatycznego. Proces bardzo szybki do zaaplikowania, czyli nie trzeba tworzyć specjalnych stron, specjalnych przestrzeni, żeby system działał tak naprawdę od zaraz. Kolejnym tematem jest szybkie rozpatrywanie wniosków. Dlatego włożyłam tutaj, ponieważ wcześniej pokazałam slajd z wnioskiem, taki wniosek i z podopiecznym. Będę się troszeczkę posługiwać podopiecznym, ponieważ ten panel mamy najbardziej rozbudowany oraz panel projektów, natomiast tutaj można najwięcej pokazać przy podopiecznym. Na bardzo podobnej zasadzie działają panele dla projektów, mają trochę inne dane, ograniczoną ilość danych, dlatego posługujemy się podopiecznymi. Oczywiście tutaj szybka nawigacja, możliwość wklejenia zdjęcia, wszystkie dane. Tutaj ten proces z podopiecznymi, jeżeli jakaś organizacja ma podopiecznych, jest bardzo dobrze przemyślany i w zasadzie jest to panel, na który poświęciliśmy ogromnie, ogromnie dużo czasu. I ułatwia on bardzo zarządzanie w ogóle portalem podopiecznego, zarządzaniem finansami, zarządzaniem refundacją kosztów, co jest też kulą u nogi wielu organizacji, bo sami się z tym zmagaliśmy. Czyli praktycznie szybko, łatwo, bezpiecznie, transparentnie rozliczamy faktury. System podpowiada w wielu miejscach, jak to zrobić. I tutaj teraz jesteśmy właśnie na panelu podopiecznego, system wewnętrzny, czyli z pozycji administratora mamy szybką nawigację, możemy tworzyć portale zbiórek. Tutaj już kawałeczek takiego portalu zbiórki Wam pokazuję. Tak wygląda to w systemie wewnętrznym. Oczywiście jest to rozbudowane z informacją od podopiecznego, gdzie możemy dokonać korekty, a nie musimy. Czyli tak naprawdę uruchomienie portalu zbiórki trwa. No nie chcę mówić, no, nam już zajmuje, jeżeli jest bardzo dobrze przygotowany tekst przez podopiecznego, uruchomienie portalu zbiórki trwa 5 minut. Wystarczy poklikać, wybrać pola wyboru, wpisać przyjazny link, wpisać hasło, kwotę, którą potrzebuje podopieczny do uzbierania. I tak naprawdę mamy cały portal gotowy, ponieważ wszystko inne zaciąga się z systemu. Wszystko odbywa się automatycznie. Tutaj hasła, podpowiedzi i widok na zbiórce u nas wygląda to tak. Oczywiście można tutaj sobie zdjęcia zmieniać. Ja akurat trochę się bawię, bo bardzo to lubię, więc tworzę grafiki, ale nie trzeba. Za chwilę też zobaczycie portal, gdzie grafika nie była obrobiona i takie też mamy, jeżeli jest bardzo ładne zdjęcie i się. Także możliwości tutaj jest ogrom. Szybki, prosty sposób tworzenia transparentnych portali zbiórek. To właśnie tutaj o tym mówiłam, ale oprócz tego, że nasze portale są transparentne i pomagają zbierać pieniądze, to też bardzo nam zależało na tym, ponieważ jesteśmy organizacją, która tworzy też kapitał społeczny wokół podopiecznego i na tym to polega i nie zawsze prosimy o pieniądze. Prosimy o udział w aukcjach, prosimy o udział w Fani Mani, korzystanie z tego projektu. Mamy piękny projekt zbiórki złomu złotej i srebrnej biżuterii, czy projekt ubrania do oddania. Także dajemy ogrom możliwości i wiele innych oczywiście, zbiórkę elektrośmieci. Dajemy ogrom możliwości dla podopiecznego, żeby mógł te i przede wszystkim ogrom możliwości dla darczyńcy. On może korzystać z przeróżnych form pomocy. To nie muszą być zawsze
zawsze pieniądze. To też nas bardzo wyróżnia od innych portali, które tak naprawdę zbierają tylko pieniądze. My oprócz tego, że zbieramy, że tutaj mamy portale dedykowane, projekty dedykowane dla podopiecznego wspierające zbiórkę, to znajdują się też portale wspierające nas jako organizację. I to jest bardzo wyraźnie zakomunikowane darczyńcom. Natomiast to są projekty, które przynoszą darczyńcom wiele korzyści. Czyli angażując się w projekt Litry Dobra, darczyńca otrzymuje kartę rabatową, zniżki na paliwo na stacjach Orlen na przykład. Angażując się w projekt Cegiełki od Serca, gdzie pozyskujemy środki finansowe na tworzenie portali, może w podziękowaniu otrzymać cegiełkę, naszą pyszną kawę na przykład. Także to też bardzo nas wyróżnia. Od wewnątrz, to co na pewno Was interesuje i informatycznie, od wewnątrz wygląda to w ten sposób, że mamy, po prostu zaznaczamy sobie, bardzo szybko się to robi, tworzymy sobie własną ikonkę, własne zdjęcie danego projektu, tylko zaznaczamy, czy ma być to, czy to jest to kampania wspierająca działania fundacji, czy kampania dedykowana. Jeszcze portal ma możliwość wstawiania kampanii powiązanych, czyli na przykład możemy wrzucać podopiecznych, którzy mają też nowotwór, tak? Czy jeżeli jest to projekt, na przykład Serce dla Ukrainy, możemy załączać projekt, który jest powiązany z Ukrainą, czy na przykład z osobą, z dzieckiem. Mieliśmy taki przykład też 2 lata temu, mieliśmy chłopca, który z Ukrainy, który potrzebował pomocy i też był pod opieką naszej fundacji. Także w tym momencie darczyńca ma wszystko na tacy, czyli nie musi gdzieś szukać, nie wpadają mu przypadkowo jakieś informacje i mówię, o, tu jeszcze też Ukrainie pomagają, tylko po prostu wszystko możemy skoncentrować w jednym miejscu. Darczyńca, wchodząc na portal zbiórki, no dostaje wszystko podane jak otwarta księga. Idziemy dalej. O, tu jesteśmy, mamy przykład zdjęcia, którego nie obrabiałam, bardzo mi się podobało. Uznaliśmy, akurat ja się zajmuję grafikami też w fundacji, takim designem i PR-em, dlatego bardzo mi się podobało to zdjęcie i uznałam, że nie będziemy go tutaj zmniejszać. A dla potrzeb szkolenia też warto to pokazać, że tak naprawdę nie musicie wcale tych zdjęć obrabiać. Wystarczy poprosić podopiecznych albo żeby odpowiednią wielkość zdjęcia została przesłana. Zresztą to jest w informacjach, gdy podopieczny czy projekt zostaje zapisywany na stronie. Co najważniejsze, oczywiście mamy tutaj możliwość zmiany slajderów, jest możliwość wbicia swojego przycisku z numerem KRS-u, jeżeli organizacja zbiera 1,5%, jeżeli nie zbiera 1,5%, to oczywiście nie wpisujemy w panelu administratora KRS-u i wówczas tego przycisku nie widać. Co nas jeszcze wyróżnia? Wyróżnia nas tutaj transparentność, a więc pokazujemy, ile zebraliśmy, ile jeszcze potrzeba, ale też ile zostało już wydatkowane środków. Tego też trafiłam na jeden tylko portal, gdzie taka informacja była podawana. Pozostałe portale jakby nie pokazują, ile tak naprawdę temu podopiecznemu zostało jeszcze środków. I to też był taki nasz zamysł, żeby w ten sposób to zrobić. Tutaj panel, który już omawiałam. Tutaj mamy panel już płatności. Co ciekawe, też to, co wprowadziliśmy, czego nie znalazłam w innych portalach zbiórkowych, jest poszukiwanie nie tylko po najwyższej wpłacie i ostatnich 20 wpłat, ale też poszukiwanie po dacie. Jest to bardzo przydatne w praktyce, zwłaszcza gdy są jakieś kampanie dedykowane, gdy akcje idą szybko, jest na przykład jakieś wydarzenie. Ostatnio mieliśmy wydarzenie na rzecz podopiecznego i bardzo miasto chciało wiedzieć, ile w tym dniu konkretnie, jakie wygenerowało kwoty to wydarzenie i wówczas sobie po prostu poszukują po dacie i wyskakują wszystkie informacje odnośnie zebranych środków. Tutaj mamy przykład, ten kawałek, ten fragment na slajdzie, to znajduje się pod wpłatami i tutaj każda organizacja, tutaj pokazuje się też logo organizacji, tu pokazuje się automatycznie oczywiście i tutaj pokazuje się informacja, którą chce organizacja przekazać swoim darczyńcom. My informujemy darczyńców, skąd pobieramy środki na tworzenie portali zbiórek. Działa to bardzo dobrze, transparentnie, jest ładnie wszystko wyjaśnione. Oczywiście pod koniec zaproszę Was na poprzez kody QR, żeby to wszystko zobaczyć na żywym organizmie. No i tak jak mówiłam, to generuje nam się automatycznie, czyli tekst dla podopiecznego.
A więc pełna automatyzacja i oczywiście przycisk przenoszący na wpłaty. Wesprzyj, pomóż teraz przenosi nas na kolejną stronę, gdzie również w transparentny sposób są pokazane wszystkie funkcje, czyli jakby droga wpłaty. Co wyróżnia nas od innych organizacji? Tutaj jest dodatkowe wsparcie, dodatkowa informacja, która pozwala organizacji uzasadnić kwotę dodatkową. Czyli tutaj informujemy o kosztach stworzenia portalu zbiórek, kosztach informatycznych. Natomiast co jest ciekawe i też do tego stopnia dopracowane, że każda organizacja może sobie własny procent pobierania środków dla danego projektu czy dla danego podopiecznego wybrać. Czyli fundacja sobie ustawia, że na przykład jest młodą fundacją i potrzebuje 30% z kwoty, albo jest taki projekt, że potrzebuje 99%, czyli druga połowa. Wszystko zależy od Waszego ustawienia. My na przykład przy projekcie Ukraina wyzerowaliśmy to, tak? Czyli wszystkie koszty przyjęliśmy jako organizacja, jako fundacja, oczywiście informując darczyńców, skąd bierzemy na to pieniądze. I potem oczywiście po ustawieniu kwoty zlicza nam się ładnie automatycznie. Darczyńca oczywiście ma możliwość wpłaty anonimowej. Jako anonimowy darczyńca wpłacam, przenosi nas to na portal zbiórkowy, na płatności PayU i tutaj już się dzieje cały proces profesjonalnych płatności. Tutaj mamy widok na naszej stronie fundacji. Tak są zbiórki nowe. Tu specjalnie nie zaburzałam. Również będzie kod QR, gdzie będziecie mogli zobaczyć to na żywym organizmie. Zbiórki są osadzane jedna obok drugiej, z możliwością wyróżniania poszczególnych zbiórek poprzez tutaj takie pikające serduszko. Te wskakują do góry, które są dla nas najważniejsze. Też możliwość segregowania projektów, to wszystko system nam tutaj będzie załatwiał jednym kliknięciem, czyli kosztuje nas to czasu 15 sekund. Tak, tutaj już byliśmy. O, tutaj jest pokazany właśnie projekt. Tak wygląda projekt Serce dla Ukrainy. W systemie wewnętrznym wygląda to bardzo podobnie jak u podopiecznego. Co jeszcze wyróżnia nasze portale? Oczywiście intuicyjnie podpowiada system, jaki ostatni numer został użyty, także wszystko jest pod kontrolą. Co ważne, przy rozliczeniach faktur dla podopiecznych system podpowiada, że na przykład dany numer faktury był już, dana faktura była już wykorzystana, więc możemy się skomunikować z podopiecznym, bo to też był nasz odwieczny problem. Weryfikacji, czy nie powtarzają się faktury. To taka ciekawostka z takich drobiazgów już oczywiście systemowych. Oczywiście nasz system ma możliwość generowania ulotek. Każda organizacja ma swoje logo, swoje kolory. Oczywiście fotkę, generowanie ulotki odbywa się bardzo prosto poprzez kliknięcie przycisku generuj ulotkę i po prostu mamy to. Jedyne, co musimy zrobić, to przygotować ewentualnie ładny tekst, ale podopieczny również ma możliwość przygotowania krótkiego, zwięzłego tekstu. Posiłkujemy się oczywiście tym tekstem dłuższym. No jedyne co, to musimy po prostu skrócić tekst, chyba że podopieczny za nas to zrobi bardzo ładnie, bo też tacy się zdarzają. To wtedy rzeczywiście zajmuje to dosłownie 30 sekund. Podopieczny w każdej chwili może sobie wygenerować ulotkę. Oczywiście ulotka jest z kodem QR przenoszącym na portal zbiórki. Kolejnym tematem, który też spędza sens powiek wielu organizacjom, tak jak nam, jest bardzo rozbudowany moduł wiadomości, komunikacji. Tutaj mamy ogrom możliwości. Do tego stopnia jest dopięty ten moduł, że możemy komunikować się z darczyńcami, wolontariuszami, w zasadzie z kimkolwiek, kto znajdzie się w systemie, kto podał swojego maila, wątkowo. Czyli dzieje się to tak jak na czacie.
Tak, czyli nie musimy poszukiwać tych wątków, to też bardzo ułatwia komunikację. Możemy zakończyć dany wątek i w każdej chwili oczywiście do tego wątku wrócić. To też taka ciekawostka, czego nie wiem, czy znajduje się w innych systemach. U nas to jest, bardzo nam na tym zależało, aby usprawnić komunikację. Moduł wysyłania wiadomości oczywiście również bardzo rozbudowany, też do bólu. W panelu administratora w każdej chwili możemy wysłać, wygenerować informacje, wybrać grupę odbiorców. Też takie grupy sobie tworzymy. Widok wysłanego maila mniej więcej wygląda tak, to jest koniec, także stopkę możemy sobie wygenerować, oczywiście swoje własne informacje tutaj wrzucić. I co ciekawe, wysyłamy, tutaj mamy na przykład wysyłkę do 6 tysięcy osób, wysyłamy sobie na przykład wieczorem i to po prostu się ładnie mieli, sobie spokojnie wysyła, bezpiecznie wszystkie komunikaty dochodzą, wiemy ile doszło, ile zostało odebranych. W zasadzie działa to podobnie jak get response. W każdej chwili możemy, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, tutaj nie zmieniliśmy na przykład tematu, możemy zatrzymać zbiórkę, tak, przepraszam, wysyłkę. I to też daje takie możliwości zarządzania komunikacją, zarządzania informowaniem o tym, co się u nas dzieje na przykład. Taką częścią modułu wiadomości jest informowanie darczyńców o tym, co się z daną zbiórką dzieje. Czyli znowu tutaj wchodzimy na taki poziom, na przestrzeń wiadomości, na przestrzeń aktualności. U nas każda aktualność, która zostanie wygenerowana w wewnętrznym systemie, w panelu administratora, po kliknięciu wyślij, opublikuj, zostaje wysyłana do wszystkich darczyńców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji zgodnie z RODO. I w tym momencie panel staje się żywy, czyli my w każdej chwili możemy poinformować, co się stało, dlaczego się stało. Do tego jeszcze dochodzi taki panel informacji automatycznych, czyli jeżeli na przykład zbiórka osiągnie swój cel finansowy, automatycznie zostaje wysyłana do wszystkich darczyńców na danej zbiórce, że ta zbiórka została zakończona pod względem finansowym. Jeżeli skończy się czas tej zbiórki, ta zbiórka została zakończona, ale zbieramy dalej. Także to bardzo, bardzo ułatwia pracę, nie trzeba o tym myśleć, nie trzeba przypominać. Cudowne rozwiązanie. Jesteśmy teraz tutaj. I to, co na pewno również Was bardzo interesuje, z poziomu panelu administratora, widoczne wszystkie rozliczenia finansowe, wpływy, wypływy, wypłaty. Dokładnie tak samo się dzieje przy projektach, czyli różne możliwości pozyskiwania środków, automatyczne generowanie środków z 1% i mało tego, informacja o tym, czyli ja mogę to pokazać albo nie pokazać podopiecznemu i mogę to pokazać albo nie pokazać na portalu zbiórki, co też uważam, że jest transparentne. My zdecydowaliśmy, że będziemy pokazywać środki z 1%, natomiast żeby je pokazywać na portalu zbiórki, trzeba je zweryfikować. Te organizacje, które mają 1,5%, dobrze o tym wiedzą, że są błędy, są przekłamania, także trzeba na pewno to ręcznie zawsze dokonać jakiejś weryfikacji, mimo że system automatycznie zasysa te wiadomości. Ale dlatego mamy taką możliwość, aby pokazywać to podopiecznemu, albo tego nie pokazywać. W każdej chwili możemy ten przycisk wyłączyć i wewnętrznie sobie wszystko porozliczać, wpisać kwotę. Mamy też możliwość wpisania ręcznego kwoty, jeżeli to są wpłaty, na przykład przyniesione do biura, przychodzi darczyńca i zostawia nam 500 zł na dany projekt. To oczywiście mamy możliwość wpłaty z fundacji, czy ktoś wpłacił na konto bez podania numeru, bo tu jeszcze jest to ciekawe, że mamy jeszcze takie połączenie, to już jest na wyższym poziomie zaawansowania, ale jest to możliwe do zrobienia, że organizacje, które nie korzystają tylko z PayU, ale wcześniej miały swój numer konta i tam wpłacali darczyńcy. Jeżeli tytuł wpłaty będzie numer podopiecznego, czy numer projektu i nazwa projektu, w zasadzie wystarczy numer, to automatycznie ta wpłata też nam się zaciąga tutaj, natomiast jako anonimowy darczyńca.
Jeżeli darczyńcy chcą być widoczni, prosimy wówczas, żeby wpłata była bez numeru, czyli wpłata jako darowizna na jakiś cel, i wtedy my dokonujemy wpłata od darczyńcy, wpłata z fundacji, wtedy sami wpisujemy tą kwotę, jeżeli darczyńca chce być widoczny. Także taką możliwość też tutaj mamy. Dobrze. Ach, jeszcze tutaj wrócę. Czyli dokładnie te informacje, które tutaj nam się zaciągają, są widoczne również tutaj. Tak? To jest bardzo, bardzo ważna informacja. No i przechodzimy teraz do takich informacji merytorycznych, takich już trochę technicznych. Czas wdrożenia, to na pewno Was interesuje, czas wdrożenia i takiego przeszkolenia w wersji podstawowej to jest około 30 dni. Mamy już pierwszą organizację, którą wdrożyliśmy, która zaczyna już swoje działania na naszej aplikacji wspólnej, także jedziemy już razem. Także prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu rozpoczyna swoje pierwsze autonomiczne, niezależne zbiórki. Wygląda to bardzo dobrze. Mamy to przetestowane i naprawdę czas wdrożenia i przeszkolenia nie powinien być dłuższy, organizacji nie powinien być dłuższy niż miesiąc. Oczywiście osoby, które zostaną przeszkolone, otrzymają od nas certyfikat zarządzania aplikacją CRM NGO, co potwierdza jakby umiejętność poruszania się w systemie. I to, co wszystkich, momencik, tutaj, tak, to, dobrze, teraz jesteśmy tutaj. I oczywiście koszty, co też jest na pewno bardzo interesujące dla wielu, ile to kosztuje. Więc samo wdrożenie aplikacji zostało ustalone na poziomie jednorazowej opłaty wdrożeniowej, aktywacyjnej, na wysokości 5 000. Jest to opłata, która obejmuje utworzenie niezbędnych integracji, skrzynki mailowe, oczywiście połączenia, wsparcie informatyczne, wsparcie merytoryczne, przeszkolenie z zakresu poruszania się, czyli to wszystko, co robimy w ciągu miesiąca, wdrażając daną organizację. Jesteśmy się. Przepraszam, to przeskakuje. Natomiast dla tych wszystkich, którzy zgłoszą się tutaj w porozumieniu z naszym zespołem, dla tych wszystkich, którzy zgłoszą się do nas do końca czerwca, jest taki bonus, że byłby to koszt 3 500, jeżeli chodzi o wdrożenie. Następne koszty, które musi ponieść organizacja, to jest około 10 000, czyli wyliczyliśmy 800 zł miesięcznie, żeby utrzymać, żebyście mogli korzystać z całości, utrzymać system. Na pewno o tym powie więcej nasz zespół IT, szef zespołu IT. Jakie to są koszty, ale to też w zasadzie zabiera Wam wszystkie koszty, cały czas związany z hostingami, z pilnowaniem, z opłatami, z przeróżnego rodzaju opłatami związanymi z tą częścią informatyczną, ale też w tej kwocie macie jakby cały czas nasze wsparcie merytoryczne i to, co najważniejsze, nie musicie płacić za kolejne moduły, ponieważ to jest aplikacja, która się rozwija tak dynamicznie, że praktycznie nasze marzenia się tutaj spełniają tu i teraz, dzięki naszemu zespołowi IT. I praktycznie jest bodziec, reakcja, pomysł i on zostaje wdrażany. I fundacja, organizacja, która w ten system z nami wejdzie, korzysta z całego pakietu. Nie ma czegoś takiego, że musicie dopłacać za jakiś pakiet, dopłacać za jakąś nową funkcjonalność, którą wdrożyliście. Po prostu ona jest aktualizowana i macie kolejną możliwość, kolejny moduł, z którego możecie korzystać i automatyzować swoje działania. I oczywiście tutaj też mamy bonus dla tych, którzy do 30 czerwca się do nas zgłoszą i jakby zaklepią sobie udział w tym projekcie, możliwość korzystania z aplikacji. Również jest to 7 200, ale to już do indywidualnych rozmów. Co jeszcze chciałam Wam pokazać?
Jeszcze taki pomysł mamy, ponieważ wiemy, że koszty finansowe czy zebranie środków to jest zawsze duży problem dla organizacji. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Sami byliśmy w wielu przeróżnych sytuacjach i poszukiwaliśmy środków z wielu miejsc. Dlatego też mamy dla Was taką bezpieczną opcję testową. Niektóre organizacje czy biznesy korzystają z tej opcji. Mówię biznesy, ponieważ tworzymy też projekty społeczne z biznesami, z firmami biznesowymi i korzystają z tej opcji jako opcji w ogóle docelowej. A więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć z nami projekt we współpracy partnerskiej. Takim projektem jest na przykład Dom z Serca, zbiórka dla dzieci z rodzinnego domu dziecka. Tutaj można sobie na żywym organizmie zobaczyć, jak to wygląda. I wówczas tworzymy projekt we współpracy partnerskiej, ale on jest wówczas ologowany z nami. Tam wówczas się znajdują, tutaj jest akurat jedno logo, bo tam dziecka nie ma jeszcze swojego loga, tworzy je. Także będą dwa logotypy, natomiast wszystko się odbywa wówczas jakby przez naszą infrastrukturę, przez nasze know-how, można korzystać wówczas ze wszystkich też tutaj pomysłów, jak zbierać pieniądze na dany projekt. I wówczas, jeżeli jest jakaś organizacja zainteresowana, to też proszę o kontakt, też powiem, jak to zrobić. I można sobie w taki bezpieczny sposób testować, jeżeli nie jesteście przekonani, czy nie stoicie już pod murem, że must have, że musimy się uniezależnić i po prostu jest to ogromna potrzeba naszej organizacji, bo rzeczywiście tamto to jest Bentley, a tutaj zapraszamy w tym momencie do Bentleya jako pasażera inne organizacje. A tutaj jeszcze można, jeżeli jesteście zainteresowani, na żywym organizmie też dorzuciłam kod QR, portale zbiórkowe, które teraz funkcjonują. Co ciekawe, tutaj znajdziecie na tej stronie, która jest osadzona jeszcze na naszej starej stronie zbiórki, na naszej starej stronie internetowej, tworzymy nową. Są portale zbiórkowe nowe, a poniżej są portale zbiórkowe, które jeszcze działają na naszym starym systemie. To warto zobaczyć, ponieważ niedługo będzie zmiana, już wkrótce powoli następuje proces przerzucania wszystkich podopiecznych na nowy system. Ale można sobie porównać, jak to wyglądało u nas przez ostatnie 4 lata, 3-4 lata, a jak wygląda to teraz. I tutaj ciekawe takie też informacje, może się przydadzą. Zachęcam zresztą, jak zdobyć środki finansowe na aplikację CRM NG. Nie byłabym fundraiserem, gdybym tego nie powiedziała, jak to się robi. Jeden z takich ciekawszych projektów, z którego pozyskujemy bardzo dużo środków finansowych, to jest projekt Litry Dobra. Dzięki właśnie w podziękowaniu za darowiznę, nie mniejszą, sobie ją określamy. Darczyńca otrzymuje kartę rabatową na stacjach Orlen. Także taką tutaj ciekawostkę mamy i pozyskujemy z tego naprawdę bardzo fajne, duże środki. Natomiast darczyńca dokładnie wie, że biorąc udział w tym projekcie ma korzyści dla siebie, ale też bierze udział w czymś szlachetnym, czyli pomaga nam właśnie opłacić zespół IT naszego. Tak, i to wszystkie procesy informatyczne. Oczywiście pomagają nam w tym też nasz sklepik z cegiełkami, cegiełki od serca, gdzie można zakupić cudowną, pyszną kawę od serca ze smakiem dobra, do czego też zachęcam. Jeżeli chcecie zobaczyć takie procesy zakupowe, jakie się u nas odbywają, zakupy cegiełek. Również pozyskujemy środki z aukcji dedykowanych właśnie temu celowi i znowu darczyńcy po prostu doskonale są zorientowani. Zachęcam, żeby zobaczyć sobie aukcję. To jest no, cudowne nasze dziecko covidowe, dopracowane do bólu i oczywiście naszym marzeniem, i to już zostało zaakcentowane zespołowi IT. Jest to, ponieważ wszystko też się u nas odbywa przez formatki tworzone na razie na starej stronie internetowej. W przyszłości, mam nadzieję, że niedługiej, będzie wszystko podłączone też pod system CRM-u, czyli w ogóle rozliczanie, zarządzanie aukcjami będzie się również odbywało w jednym miejscu. I to dotyczy wszystkich projektów, które realizujemy my. Jeżeli dołączy do nas jakaś fundacja i wymyśli jakiś projekt, to również możemy sobie tutaj tworzyć, wymyślać przeróżne rzeczy. Mało tego, będzie stworzony, to też w przyszłości, jest już też na liście zadań, będzie stworzony konfigurator, to też na pewno więcej, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, konfigurator
wniosków. Czyli każda organizacja będzie mogła, tak jak Google, sobie swój własny wniosek stworzyć, będzie mogła zbierać swoje własne dane, na przykład robi konkurs plastyczny, to będzie mogła sobie stworzyć pod konkurs plastyczny swoją formatkę, zbiera dane łącznie ze zdjęciem pracy dziecka, to wszystko wpada do systemu, mamy to w systemie. Robiliśmy konkursy plastyczne, wiem, jaki to jest problem, żeby potem to wszystko obrobić. Tutaj w zasadzie, siadając przed komputerem, mamy wszystko podane na tacy, nigdzie to nie znika, nigdzie prace nie uciekają i automatycznie nawet mamy do druku zdjęcia, także no, rewelacja, to czeka nasz zespół IT w przyszłości. Oczywiście czeka nas jeszcze rozbudowa, stworzenie tak zwanej wersji mobilnej, to też będzie tutaj wymagało trochę pracy, jest też w zadaniach zespołu IT. Oczywiście stworzenie modułu, bo tutaj o tym nie wspominaliśmy. My jesteśmy fundacją typowo fundraisingową i dlatego nasze główne, nie korzystamy z grantów ani dotacji, wszystko budujemy na kapitałach społecznych. Natomiast wiem, że to jest też ogromna potrzeba, też warto się starać o środki na aplikację CRM NGO poprzez granty i na pewno taki moduł, już mamy też pomysły na to, jak to zrobić, żeby był taki moduł rozliczania, zarządzania projektami grantowymi. To jest tutaj u nas w przestrzeni, z tyłu głowy, jest wpisane w zadaniach dla zespołu IT, także zespół IT będzie miał co robić przez najbliższy rok na pewno. No i tutaj ten konfigurator wniosków, co jest rewelacyjnym rozwiązaniem, tego też, znaczy no nie znalazłam w każdym razie w systemach CRM, które przeglądaliśmy, jest na pewno jakaś innowacja, ogromna i nowość. I tu opcja dodatkowa, ukłon w stronę naszego zespołu IT dla osób, ponieważ to też jest bolączką wielu organizacji, że nie mają dobrej strony internetowej, intuicyjnej, która by podprowadzała, która by podpowiadała, jak zbierać pieniądze. Nasze strony internetowe powinny być dedykowane zbieraniu pieniędzy i pozyskiwaniu darczyńców, czyli tworzeniu takiej przestrzeni dla darczyńców przede wszystkim. Darczyńca po pierwsze, darczyńca po drugie, darczyńca po trzecie, darczyńca, bo tylko dzięki tym szlachetnym ludziom jesteśmy w stanie w ogóle robić wielkie rzeczy i realizować nasze marzenia. I takie strony robi nasz zespół IT. Nasza jest w przygotowaniu. Teraz, jeżeli wejdziecie przez kody QR, jest to jeszcze stara strona, która też jest, uważam, bardzo, bardzo dobra, natomiast rzeczywiście ta nowa to będzie również Bentley. I tutaj oczywiście można się skontaktować poprzez nas z naszym zespołem IT i dla osób, które zgłoszą taką gotowość do 31 czerwca, oczywiście 20% rabatu. Natomiast oczywiście ten rabat też obowiązuje dla tych organizacji, które będą korzystały z naszej aplikacji, które będą jechały z nami wspólnie. I oczywiście tutaj zespół za tym, znaczy tak, tutaj przedstawiam może zespół, czyli moja osoba ileś lat temu, ale takie ładne zdjęcie z panem prezesem. Pan prezes i tutaj oczywiście lider zespołu, szef zespołu IT, natomiast żebyście zdawali sobie sprawę, pewnie sobie zdajecie, że za tym projektem stoi cała rzesza ludzi, cała rzesza darczyńców, cała rzesza wolontariuszy, którzy nam przez 25 lat podpowiadali w różnych miejscach i w różnych momentach, co jest ważne, co jest potrzebne, jak chcieliby uczestniczyć w danych projektach, co byłoby dla nich ważne. Także tak naprawdę ten Bentley jest zbudowany z ogromnej życzliwości, ogromnych podpowiedzi wolontariuszy, darczyńców, wsparcia takiego, jak otrzymujemy od Fani Mani czy z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, za co serdecznie dziękujemy. Mamy tam swoich mentorów. Także jest to nasze wspólne dzieło, wspólny projekt, z którego my zrobiliśmy rzeczywistość. Zapraszamy do Bentleya i to na tyle. Myślę, że w największym skrócie. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. I oddaję głos. O, 48 minut pokazuje mi tutaj pan prezes, może moje wsparcie merytoryczne. Czyli mamy to. Mateuszu, czy nas słyszysz? Tak, Mateusz wspominał na początku, że jest z nami. Tutaj wyłączony kamerą i mikrofonem, żeby nie rozpraszać uwagi od ciebie, Magdo. Mateuszu.
Jak najbardziej, mega super, bardzo dziękuję za taką przejrzystą informację. Jak działa wasza aplikacja, jak to wygląda w praktyce, oraz myślę, że najważniejsze teraz to przejście do tych pytań, rozwikłanie wszystkich wątpliwości, które osoby, które są dzisiaj z nami, przedstawiciele organizacji pozarządowych mają, bo jest nad czym się pochylić, tak szczerze powiedziawszy, uważam, z mojego 14-letniego doświadczenia w organizacji, no bo faktycznie tych cegiełek, które różne rzeczy robi fundacja czy stowarzyszenie, jest wiele, a tu można je połączyć. Zaczynamy. Tak, tutaj pojawia się moja rola. Ja na wstępie tylko, ponieważ wcześniej nie chciałem gdzieś zabierać głosu, żeby nie kolidować tutaj w tą prezentację, która się toczyła, a jednak mimo wszystko czuję, że jest to moje dziecko w pewien sposób i ten system tak naprawdę jest efektem pracy, no, zarówno naszego zespołu, ale też doświadczenia, które przez bardzo wiele lat pokazywało, że jednak istnieją problemy do rozwiązania, a ja sam osobiście jestem fanem automatyzacji. Uważam, że jeśli można zastąpić systemem informatycznym działania człowieka, które są proste, powtarzalne i może to robić za nas, no, mówiąc wprost, komputer w jakiejś formie, to warto po prostu do tego dążyć, dlatego że komputer nie bierze L4, nie zapomina, nie ma 10 spraw na głowie, wykonuje po prostu szeregowo zadanie po zadaniu. Ale wracając tutaj tak naprawdę do tych zadań, pojawiło się mnóstwo pytań, na wszystkie oczywiście tutaj odpowiemy. Ja zacznę od przedostatniego, tak naprawdę najbardziej obszernego, z tego powodu, że ono podejrzewam, że rozwija nam większość tutaj tych kwestii, o których wspominaliśmy. Tutaj napisał pan Szczepan, czyli system, który państwo prezentujecie, jest głównie serwisem do tworzenia stron zbiórkowych, organizacji podopiecznych i zarządzania współpracą z nimi, a nie CRM w rozumieniu systemu zarządzania relacjami z darczyńcami, śledzenia ich indywidualnych działań, kontaktów z nimi i dopasowania różnych kontekstów. To słowem wyjaśnienia teraz. Tak naprawdę myślę, że to stwierdzenie CRM, czyli jeśli nie mylę tutaj nazwy, dobrze pamiętam, Customer Relationship Management, w tym przypadku jest trafne z tego powodu, że system CRM poza tym faktem, że pozwala nam osadzić widżety na stronie, na przykład o wniosek, żeby dowolna osoba potrzebująca pomocy mogła złożyć sobie wniosek online, który trafia jednak do systemu CRM i jest dalej przetwarzany, razem z tymi relacjami, które są budowane pomiędzy wnioskodawcą, to jednak mimo wszystko ten customer tutaj w tym rozumieniu moim zdaniem jest tym darczyńcą, tak? I w związku z tym, w momencie, kiedy ten nasz wnioskodawca zostanie zaakceptowany, pojawi się w naszym CRM-ie jako podopieczny i będzie można podejmować dowolne działania tutaj, między innymi to, co Pan tutaj wspomniał, czyli tworzenie zbiórek projektów pomocowych i tak dalej, to jednak mimo wszystko na końcu stoi ten darczyńca, bo to on jest tak naprawdę paliwem tego Bentleya i to on tankuje nam poprzez swoje darowizny, swoją dobroć i chęć pomocy, po prostu środki finansowe, które w tym przypadku niosą konkretną pomoc. I teraz w związku z tym, darczyńca w trakcie przekazywania darowizny pozostawia swój adres mailowy. Co to powoduje? Po pierwsze, w pierwszej kolejności ma możliwość zadecydowania o tym, że zostanie zapisany na listę informacyjną, w której system CRM NGO będzie przesyłał mu informacje o dalszych krokach w tej zbiórce. Pojawi się nowa aktualność, ponieważ to jest akurat jedna z ostatnich funkcji, która pojawia się w wciąż rozwijanym CRM NGO, które ciągle dostaje nowe funkcje. To tak naprawdę dostaje informację darczyńca o tym, że pojawił się nowy wpis, nowa aktualność. Czyli powiedzmy nasz podopieczny potrzebował, strzelam, zbierania na przykład jakiejś kwoty na leczenie, udało się zakwalifikować na jakieś badania, leczenie, możemy napisać o tym artykuł, taka aktualność pojawia się na stronie zbiórki, a wszyscy darczyńcy, niezależnie czy to jest jedna osoba, czy 100 tysięcy osób, jednym kliknięciem z CRM-u zostaje stworzona paczka wysyłkowa, a serwer wysyłkowy wiadomość po wiadomości do tych 100 tysięcy osób wysyła informację o tym, że hej, twoje środki działają, pomagają osobie i tak naprawdę pojawia się nowa informacja, możesz zobaczyć, co dalej się dzieje z tym darczyńcą i tak dalej. Więc tutaj ten customer relationship, gdzie mówię, no, założeniem, tym customerem, tym klientem jest darczyńca, jak najbardziej działa, ale to oczywiście nie jest wszystko, bo CRM oprócz tego tych działań bezpośrednio z darczyńcą robi dużo, dużo więcej i ma do robienia dużo więcej też w planach, dlatego że moim zdaniem osobistym on w pewnym momencie i tak stanie się systemem wręcz ERP, czyli tak zwanym systemem do zarządzania zasobami w firmie, tak to się nazywa. Jakby nie patrzeć, każdy z Państwa pracując w takich organizacjach wykonuje
moim zdaniem nawet bardzo często dużo większą pracę niż wkładają pracownicy w dużych organizacjach, spółkach czy firmach w organizacji tych zasobów, jakim jest chociażby jakaś historia finansowa, odpowiednie raporty, prezentowanie tych danych, informowanie darczyńców o działaniach i tak dalej, no to w tym przypadku system ma docelowo właśnie stać się takim ERP i serwować na przykład statystyki, żebyśmy wiedzieli na przykład w jakim okresie czasu nasi darczyńcy są najbardziej aktywni, w jakich godzinach, żebyśmy wiedzieli być może, czy warto umieszczać jakieś aktualności informacje bardziej wieczorem, czy rano, czy w sobotę, czy w poniedziałek. To są rzeczy, które na przestrzeni czasu mogą dać bardzo dobre dane i informacje, a moim zdaniem nie ma nic lepszego na świecie niż fakty i dane. Po prostu na tym można operować, wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować kolejne działania. Więc to jak najbardziej tak szerokim, że tak powiem, szeroką formą odpowiedzi chciałem właśnie podkreślić, że jak najbardziej jest to właśnie ten system CRM. I tutaj przejdziemy od razu też do kolejnego pytania. Czy w takim razie, jeszcze od końca zacznę i wrócimy do poprzednich, bo były trochę o innej tematyce. W takim razie pan Tomasz pyta, czy aplikacja daje możliwość delegowania zadań do członków zespołu, czy można obserwować postęp realizacji poszczególnych zadań wykonywanych przez członków zespołu przydzielonych do konkretnego projektu? W zasadzie tak. Podejrzewam, że jeśli pracował pan, panie Tomaszu, na różnych systemach CRM wcześniej, to być może nie jest to tak jeszcze super zoptymalizowane jak w innych CRM-ach, pod tym kątem, że tutaj wiem, że Fundacja Skarbowości próbowała różnych rozwiązań i niestety problemem jest to, że nic dzisiaj na rynku nie jest dedykowane do typowo działalności NGO. Każdy CRM można sobie zainstalować, uruchomić, jest tego naprawdę mnóstwo, ale niestety ta większość konfiguracji tych systemów no, gdzieś tam zawsze blokuje. Dlatego powstał właśnie ten dedykowany system, który skupia się na profilu i na sposobach działania, jak działają właśnie typowo NGO. I tutaj jaka jest możliwość? Konkretnie odpowiem. Jest możliwość taka, że po pierwsze są dwa rodzaje kont w CRM-ie, czyli można sobie stworzyć konto właściciela administratora od fundacji czy instytucji, ale oczywiście można stworzyć konta pracowników. Konta pracowników pozwalają na osobne logowanie się indywidualnym kontem pracownikom, czyli osobom w zespole, które wykonują konkretne działania i na przykład taka osoba, która zajmuje się konkretnym podopiecznym, wykonując cokolwiek w danym podopiecznym, czyli na jego stronie zbiórki, czy chociażby dodając jakieś nowe informacje, wpływając nowy dokument, zdjęcie, rozpatrując wniosek, w takiej sytuacji każda taka akcja jest logowana, czyli tworzy się log, który można sobie w ustawieniach instytucji podglądać i widzieć, co dany pracownik zrobił jakby w całym CRM-ie w zasadzie, jakie wykonał ruchy i czynności, co pozwala też śledzić poszczególne progresy. Natomiast oczywiście no, nie ma takiego podglądu, że na przykład mamy jakiś cel długoterminowy, poza oczywiście zbiórką, która jest jedną z tych form i nie mamy jakiegoś takiego paska postępu, które pokazuje, że mamy do wykonania 10 zadań, bo wiem, że różne CRM tak to organizują. Być może coś takiego pojawi się z czasem, jest to fajny pomysł, uważam. Natomiast na tą chwilę jest bardzo dużo takich podstawowych rzeczy, których musimy zorganizować po prostu pomoc i dane dla instytucji, żeby bardzo sprawnie móc tym operować. No i oczywiście poza tym, co sobie powiedzieliśmy wcześniej, czyli organizowanie stron zbiórek, no jest też dużo innych możliwości, które pokazaliśmy tutaj na slajdach, czyli chociażby tworzenie też projektów. Jeśli dana zbiórka nie jest osobowa, czyli nie służy powiedzmy panu Nowakowi, a bardziej jakiejś grupie osób, projektowi na przykład, nie wiem, możemy robić zbiórkę na przykład na kościół, który spłonął, tak? I w tej sytuacji ta zbiórka będzie bezosobowa, będzie jakiś cel. No to jest to w tej sytuacji projekt. Takie projekty też można tworzyć i oczywiście mają one dokładnie takie same działania jak podopieczni. A oprócz tego oczywiście można sobie, że tak powiem, korzystać z różnych pozostałych funkcji, o których też tutaj było powiedziane. Ja tutaj jeszcze przeskoczę do wcześniejszych pytań, żeby już bardziej chronologicznie tutaj odpowiedzieć. Tutaj było pytanie od pani Anny. Czy dobrze rozumiemy, że państwo portal CRM NGO jest czymś, do czego może dołączyć każda organizacja? Jakie są koszty? Tak, w zasadzie każda organizacja. Tutaj jeśli chodzi o warunki jakby przyłączenia, to tutaj pozostawiam oczywiście Fundacji Skarbowości bezpośrednio te ustalenia. Na slajdzie zresztą jest numer telefonu, mail, można się jak najbardziej tutaj odezwać. Natomiast w kwestii tego, kto może dołączyć, w zasadzie technicznie działa to w ten sposób, bo też widziałem, że było takie pytanie, że jest to aplikacja internetowa umieszczona na serwerze dedykowanym tutaj,
który działa tylko i wyłącznie pod ten cel i każda dołączająca instytucja ma tworzone konto. To konto tworzy tak naprawdę nam instytucję, fundację w systemie, która jest odseparowana. To znaczy, że mimo jednego systemu każda instytucja posiada swój własny jakby podsystem, mówiąc takim prostym językiem, czyli swoje własne konto ze swoimi własnymi danymi i zasobami, które są odseparowane od innych instytucji. Natomiast cały silnik tego rozwiązania jest jeden. To znaczy, że jeśli pojawi się jakaś nowa funkcja, która zostanie wdrożona, to zostanie ona jako aktualizacja włączona dla wszystkich. To mniej więcej przypomina tak, jakbyście Państwo korzystali z bardzo popularnych zresztą serwisów, jak chociażby platformy sprzedażowe Allegro, OLX czy Otomoto, gdzie my sobie posiadamy konto, możemy sobie wystawić w przypadku Otomoto ileś tam samochodów. Pan Miksiński, nasz kolega, też może sobie założyć konto w Otomoto, wystawić ileś samochodów, tak? Przepraszam za takie przyrównanie, ale bardzo łatwo mi się na tym wytłumaczy. I w tym przypadku, mimo wszystko, ktoś z zewnątrz może widzieć zarówno moje samochody, jak i ktoś może widzieć samochody pana Miksińskiego, ale to my wiemy, kto się z nami kontaktuje, jakie samochody zostały sprzedane, możemy z nimi przeprowadzić różne interakcje z klientami i tak dalej. Jest to odseparowane. To jest bardzo taki prosty, ale myślę, że dokładny przykład, jak to działa. I ta platforma jest po prostu przez nas rozwijana w trybie ciągłym, przez co tak naprawdę, tak jak wspomniałem, te funkcje przychodzą z czasem, tak? Czyli nie jest to wszystko też, co dzisiaj pokazaliśmy, czym będzie CRM NGO za rok, dwa czy pięć lat. Jeśli chodzi o koszty, to tutaj akurat pani Anna zadała pytanie przed tym, gdy były pokazane slajdy z kosztami. Pani Anno, jeśli wymaga to przypomnienie, to proszę śmiało napisać. Tutaj jeszcze Magdo poprosimy wtedy o przypomnienie. A ja odpowiadam w takim razie na kolejne pytanie. Pan Adam zapytał tutaj, jeśli Państwo będziecie mówić o kosztach, to proszę o informację, czy macie różne pakiety programów w zależności od złożoności organizacji. Ja działam w NGO z 26-letnią tradycją, ale nie rozbudowaną, więc na dziś nie potrzebuję bardzo rozbudowanego narzędzia. I tutaj właśnie na to padło też w zasadzie odpowiedź gdzieś trochę później tu w slajdach i również ja przed chwilą wspomniałem, że z racji tego, że to jest jeden konkretny system, do którego dostaje dana instytucja czy fundacja dostęp, to nie ma możliwości okrojenia tutaj tak naprawdę tych funkcji. Oczywiście nie trzeba korzystać z wszystkich funkcji, które w środku są, ale w każdej chwili jest możliwość rozpoczęcia takiego korzystania, jeśli by to się oczywiście pokrywało z planami czy misją danej instytucji, żeby chociażby nie, czy prowadzić zbiórki na projekty, czy różne inne działania, które są reprezentowane w CRM NGO. Natomiast jest to jeden typ konta, jeden typ dostępu do całej platformy i tutaj tak naprawdę powód nie jest jakąś super tajemnicą, po prostu rozwój takiego systemu informatycznego to jest po prostu bardzo duży nakład no, ogromu pracy, tak? Z racji tego, że to jest dedykowane narzędzie, każda linijka kodu jest pisana pod narzędzie i testowana pod kątem tego narzędzia. Fizycznie powoduje to po prostu, że tworzenie jeszcze różnych wersji dostępu i tak dalej powoduje nam, że mamy różne formy dostępu do tej aplikacji, więc jest jeszcze więcej możliwości do testowania w przypadku ogłoszenia nowych funkcji. Tak, jest to bardzo prosty dostęp. Czyli mamy całość konta z dostępem do różnych funkcji, ale oczywiście każdy korzysta z tego, co jest aktualnie potrzebne. Pan Adam dopisał jeszcze, czy prześlecie Państwo do nas prezentację o programie, czyli to, co teraz pokazuję na slajdach. Tutaj Magda pytanie, czy to będzie gdzieś udostępnione, ta prezentacja? Tak, będzie na YouTubie. Tak, będzie dostępna na YouTubie. Także tutaj po stronie Fani Mani Akademia to udostępni jak najbardziej. Także Pani Adamie, jak najbardziej to całe nagranie, czyli cały nasz webinar teraz jest nagrany, jest nagrywany, bo widzę nawet u góry i będzie dostępny na YouTubie. Tutaj Mateusz wspominał, że po weekendzie chyba, także będzie nagranie, być może sobie do wszystkiego cofnąć. Pan Kamil napisał, że ulotki z taką ilością tekstu nie działają. No i oczywiście racja, dlatego że nie ma uniwersalnej metody do robienia wszystkiego. Po prostu w przypadku jednych działań być może taka ilość tekstu będzie niosła jakiś przekaz i pewnie nie dla każdego, a znowu w przypadku jakichś innych działań może być tak, że dużo krótszy tekst będzie lepszy. I tutaj tak naprawdę pojawia się to, że CRM NGO jest narzędziem personalizowanym.
Czyli w przypadku tej ulotki, którą widział Pan, Panie Kamilu, ta ilość tekstu jest stworzona przez Fundację Skarbowości, ale Pan oczywiście w swoim koncie ma możliwość napisania dwóch zdań, które zostaną umieszczone na tej ulotce, no i wtedy ta ulotka jest w ten sposób prezentowana i generowana do pliku PDF. Co więcej, tutaj rozszerzając kwestię ulotki, podpowiem, co jest świetne moim zdaniem w tym projekcie, a o czym nie było wspomniane wcześniej i uważam, że to jest bardzo kluczowe. W momencie, kiedy wnioskodawca składa wniosek o pozostaniu podopiecznym i instytucja akceptuje, czy Państwo akceptujecie tego wnioskodawcę, on stając się podopiecznym ma utworzone konto w CRM NGO. To znaczy, że on posiada również własny panel, do którego możecie logować i prowadzić te rozmowy, które tutaj były pokazane na slajdach wcześniej z Fundacją FLEP bezpośrednio w systemie, gdzie my odpisujemy podopiecznemu, a podopieczny odpisuje nam i nawzajem jesteśmy informowani o tych odpowiedziach, to poza tym faktem w swoim panelu podopieczny ma możliwość wygenerowania tej ulotki bezpośrednio dla siebie, gdzie to on jakby pisze nam propozycję tekstu, a my jako instytucja, ponieważ no wiadomo, jest tam nasze logo, są tam informacje o naszej instytucji, więc chcemy mieć moderację nad tym, możemy te treści przejrzeć i je zaakceptować, zapisać. Od tego momentu podopieczny może sobie generować sam tą ulotkę i pobierać ją bezpośrednio z panelu, żeby na przykład przekazać ją do druku i pomóc samemu sobie w organizacji zbiórek na swoim portalu zbiórki. Co mamy dalej? Pan Kamil napisał jeszcze niżej, że wiadomości to WhatsApp głównie. Podejrzewam, że to się tyczy gdzieś tych wcześniejszych właśnie slajdów. Tutaj tak naprawdę ja podpowiem, że w kwestii wiadomości to oczywiście ten moduł też jest dowolny i można z niego korzystać bądź nie. Natomiast sam z mojej wieloletniej praktyki nad budową tego typu systemów informatycznych wiem, że ułożenie wielu różnych działań i wielu różnych kierunków działań w jednym miejscu to jest jak posiadanie jednego dobrego segregatora na półce z kolorowymi zakładkami. Po prostu wyciągamy i mamy po rozłożeniu wszystko w jednym miejscu, a jeśli cokolwiek nowego się pojawi, to pojawia się kartka z nową żółtą karteczką i wiemy, że musimy tam zajrzeć. Dokładnie tak samo jest z CRM NGO. On na górze posiada takie ikonki każdego modułu, czyli wnioskodawcy, podopieczni, projekty, wiadomości, wnioski i jeśli tylko w jakikolwiek z tych bezpośrednich modułów pojawi się coś, co wymaga naszej uwagi, pojawia się kółko z numerem spraw, ile tam środku czeka na nas po prostu do rozwiązania. Czyli jeśli mamy dwa wątki, na które musimy odpowiedzieć, przy module wiadomości będzie dwójka, więc wiemy, że musimy tam zajrzeć, bo coś, co na nas czeka. Wnioskodawca czy podopieczny złożył wniosek o refundację na przykład kosztów leczenia. Oczywiście ten wniosek będzie nas czekał i będzie taka jedynka przy wnioskach, więc jak najbardziej mamy ten właśnie segregator, który otwieramy i wszystko staje się jasne po wejściu do systemu bezpośrednio. Co dalej? Czy wysyłka jest z jednego serwera? Pan Szczepan. Tutaj jest bardzo techniczne pytanie. Podejrzewam, że pan Szczepan jest tutaj bardziej technicznie zorientowany. Być może nie wszyscy będą do końca rozumieć, co wyjaśnię, ale wyjaśnię to od takiej bardzo mocno technicznej sprawy, w sensie kwestii, strony. Jak to jest zorganizowane technicznie? Oczywiście serwer sam, gdzie działa aplikacja, jest to serwer dedykowany typowo pod nasze działanie, czyli nie jest to hosting, nie jest to VPS, czyli jest to serwer dedykowany. Co więcej, wysyłka, jeśli chodzi o te wiadomości masowe, tak, oczywiście realizuje to nasz serwer, natomiast z racji tego, że jest to serwer dedykowany, no to ma ogromne zasoby. Ale oczywiście to nie jest tak, że CRM NGO zabiera sobie te powiedzmy tą chwałę tego, że to on wysyła te wiadomości, bo wszystkie wiadomości nie dość, że są opatrzone logo, które można wgrać do systemu, informacjami o danej instytucji, czyli Państwo wstawiacie nawet własną stopkę z informacjami, kto tego maila wysłał, żeby też odbiorca wiedział o tym, to jeszcze oprócz tego można tam podłączyć w ustawieniach skrzynkę nadawczą, to jest wręcz wymagane. Czyli żeby system w ogóle wysyłał maile, to we własnej domenie, czyli w przypadku Fundacji Akurat Skarbowości, trzeba było założyć skrzynkę mailową dedykowaną dla CRM-u i to za jej pośrednictwem CRM wysyła te wiadomości. Więc one de facto wychodzą z maila w domenie danej fundacji. Jeśli byłaby to na przykład fundacjasłońce.pl, no to byśmy stworzyli sobie skrzynkę crm@fundacjasłońce.pl i z tego maila faktycznie będą wychodziły te wiadomości, oczywiście graficznie opatrzone w logo i kolorystykę związaną z daną instytucją. Ale tak, oczywiście wysyłka jest z jednego serwera za pomocą własnych skrzynek danych instytucji. Idziemy dalej. Tutaj już odpowiedziałem na pytanie pana Tomasza, że jest to utrzymane na serwerach u nas, tak.
i są nowe wiadomości. Pan Szczepan, są przynajmniej dwa systemy, w których NGO działają, bo są dla nich dedykowane, działające w Polsce. O, proszę bardzo, to nawet gdzieś tam badając wcześniej, nie wiem, czy Magda trafiliście na to, czy nie, trafiliście. Wiecie. Tak, dostosowane do specyfiki polskiego fundraisingu. Ok, wracając do pana wyjaśnienia, dziękuję, ale nie jestem przekonany, skoro mówimy o relacji z darczyńcami, to wysyłanie do nich masowego maila nie spełnia warunku zarządzania relacjami. Jest informacji, że można zapisać, że darczyńca do nich zadzwonił, przekazał informacje, które możemy potem wykorzystać. Tak, no zgadza się. Jest to, to są jeszcze jakieś funkcje, które w przyszłości mają być rozwijane. Tutaj Magda podnosi palec, jeszcze za chwilkę dokończę tutaj. Też tutaj tak naprawdę kwestia jest taka, że ja uważam, że ten system w zasadzie najlepiej prezentuje się w momencie, kiedy się go przetestuje. Po prostu on pokazuje wtedy bazę i możliwości i nawet nie jesteśmy w stanie w trakcie takiej prezentacji pokazać wszystkiego. Ale oczywiście jak najbardziej rozumiem. To jest coś dodatkowego, z czego można skorzystać, ale nie trzeba. Magda? Ja tutaj może dopowiem, ponieważ rzeczywiście no, ta prezentacja ma ograniczone ramy czasowe i skupiliśmy się na tym, na tych największych potrzebach i tym, co zgłaszały nam organizacje. Natomiast tutaj też w jednym z zadań dla zespołu IT jest stworzenie panelu darczyńcy. Teraz już na bazie tego wszystkiego oczywiście będzie profesjonalny panel darczyńców. Już też to jest jedno z zadań, który będzie dokładnie realizował te zadania, o które tutaj pytano. Czyli będzie panel darczyńcy, panel wolontariusza, gdzie dla darczyńcy będą przypisane odpowiednie projekty, czyli wchodząc w panel darczyńcy, raz, że on będzie mógł ze swojego poziomu zarządzać, widzieć, gdzie brał udział. Oczywiście system daje możliwość automatycznego wysyłania wszystkich darowizn, tak? Czyli jeżeli darczyńca poprosi o przesłanie takich danych, system to systemu wysyła, gdzie, w jakiej brał udział w przestrzeni, tak? I to samo będzie z wolontariuszem, czyli też jakby cała komunikacja to jest w planach, tak? Także jeżeli by tak, pan prezes. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że my ponad 10 lat, 11 lat zajmujemy się wdrożeniem CRM-u, to kupiliśmy trzy takie systemy, które były dedykowane organizacjom pozarządowym i powiem taką rzecz, one przy wielkiej naszej pracy i naszym jakby zaangażowaniu nie spełniły oczekiwań, dlatego powstała pomysł, że budujemy wszystko od początku, bazując na naszych doświadczeniach, na doświadczeniach innych organizacji, które także szkolimy. Dlatego powstał nasz własny CRM i ten najnowszy, który Państwu prezentujemy, jest to CRM, który został zbudowany na doświadczeniach naszego autorskiego programu CRM, który budowaliśmy 5 lat temu. Dlatego mamy jakieś doświadczenie i ciężko w takim krótkim jakby spotkaniu z Państwem powiedzieć o wszystkich szczegółach. To są takie strategiczne tylko rzeczy, takie wisienki na torcie tak naprawdę pokazaliśmy, natomiast cała tutaj możliwość, przestrzeń no jest ogromna i zarządzanie także projektami, tutaj było takie pytanie, również jest w planach. Teraz w zasadzie zrobiliśmy najważniejszy, znaczy jest możliwości po prostu to jest ogromnie dużo, tak, żeby zarządzać. Wiem, że zarządzanie darczyńcami, zarządzanie komunikacją tutaj jest podstawowym źródłem tutaj wielu organizacji, podstawowym problemem, tak? Także ten tutaj myślę, że nasza aplikacja też będzie tutaj to rozwiązywać. Bardzo dobrym stopniu. Tak, i przechodzimy do kolejnego pytania, płynnie w takim razie. Tutaj pan Tomasz jeszcze kontynuuje pytanie techniczne. Jaki jest dostępny transfer na serwerze? Jak duże wiadomości e-mail można wysłać jednocześnie? Czy są limity? Jaki jest czas reakcji w przypadku awarii serwera? No tutaj właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Mamy serwer dedykowany. Prosto mówiąc, jest to po prostu komputer w największym data center w Polsce, w Poznaniu, który jest podłączony do internetu. Nie posiadamy żadnych limitów transferu. Po prostu. Jest to własny tutaj komputer, utrzymywany oczywiście przez firmę IT zajmującą się dostarczaniem takich rozwiązań. No i my tutaj mamy de facto tak naprawdę 24 godziny na dobę obsługę tego, tak? Więc oczywiście to jest, te kwestie techniczne związane z serwerami są na tyle wymagające uwagi, że tak naprawdę nikt z nas nie chciałby tego robić. Zostało to zlecone po prostu firmie, są to bardzo duże koszta miesięczne, ale są to koszta, które po prostu tutaj trzeba ponosić na to, po to, żeby ten
Serwis działał bezpiecznie, trwale, cały czas, bez awarii, albo w przypadku jakiejkolwiek awarii, albo bardzo szybko był podnoszony. Są też backupy zewnętrzne organizowane w ramach tego serwera dedykowanego, czyli na inny zewnętrzny serwer, po to, że wiadomo, to są bardzo ważne dane przechowywane w tym systemie. Także tak to wygląda, nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o dane. I tutaj kontynuując, pani Ania od razu zadała pytanie, czy istnieje w takim razie możliwość utrzymania własnego serwera, tak aby pełne funkcje integracji systemowej z państwa serwerem dobrze funkcjonowały. Pani Aniu, w zasadzie nie. Dlaczego? Tutaj ten system został napisany jako scentralizowane rozwiązanie i nie ma możliwości stworzenia jego kopii, które musiały być potem utrzymywane, wdrażane w jakieś kolejne łatki i tak dalej. Jest to bardzo podobnie, tak jak wspomniałem już wcześniej, Otomoto, Allegro i tak dalej. Wszyscy Państwo na pewno korzystacie również ja z tych serwisów i one po prostu funkcjonują i działają pomimo tysięcy przetwarzanych płatności, tysięcy wystawianych aukcji i tak dalej. Tu jest kwestia tylko po prostu dobrania odpowiedniego rozwiązania. My to bierzemy na siebie. To rozwiązanie jest, biorąc pod uwagę gdzieś możliwe wybory, chyba najlepsze, jakie istnieje w tym momencie, czyli serwer dedykowany typowo tylko pod to rozwiązanie, nie współdzielone z żadną inną firmą, zarejestrowane i prowadzone w Polsce, co w związku z przepisami ochrony danych osobowych też jest istotne. Tutaj też szerokie konsultacje prawne były w tym zakresie robione. Te wszystkie dane, te wszystkie informacje znajdują się na serwerze w Polsce, właśnie największym data center. I tutaj pan Szczepan też napisał od razu, później kontynuując pewnie z tego, co mówiliśmy wcześniej. Systemy mailingowe, takie jak GetResponse, wysyłają maile z kilkudziesięciu serwerów, żeby unikać podejrzenia o wysyłkę spamu. Wysyłka z jednego serwera jest niebezpieczna, bo mogą po prostu nie docierać i niewiele znam rozwiązań, które wysyłają teraz z jednego serwera mailingi. Stąd moje pytanie o techniczne rzeczy. Jasne, generalnie mówi się, że kto pyta, nie błądzi po prostu. Odpowiadając na to pytanie, wygląda to następująco. Mamy na tą chwilę ten jeden serwer wysyłkowy, ale bardzo ważne jest, że tak naprawdę on tylko zleca wysyłki przez serwer SMTP do skrzynek pocztowych, które znajdują się na Państwa serwerach. Więc tutaj jest bardzo szerokie, że tak powiem, spektrum tego, co może się wydarzyć w czasie. Najważniejsze jest to, że konfiguracja samej skrzynki SMTP i tutaj mówię o rekordach DKIM i DMARC, to są rzeczy, które na pewno muszą być dobrze zrobione w przypadku skrzynki. No to tutaj akurat mówię, w większości przypadków Państwa, którzy nie mają takiej styczności z aspektami technicznymi, nie ma to znaczenia, po prostu my w tym pomożemy i to jest wszystko. Natomiast jeśli by się zdarzyły takie problemy, no to naturalnie trzeba będzie stawiać po prostu pod serwery wysyłkowe, które będą realizowały takie wysyłki. Natomiast na tą chwilę przy wysyłaniu naprawdę dużych ilości tych maili, gdzie to nie jest nasz pierwszy system tego typu, który my zbudowaliśmy, tak swoją drogą, nie spotkaliśmy się z tym problemem do tej pory. Na dużą skalę, naprawdę dziesiątek tysięcy wiadomości nawet tygodniowo wysyłanych. Ale mówię, no jesteśmy gotowi raczej reagować, gdyby taka potrzeba była, żeby faktycznie to delegować. Jest też możliwe to, że w przyszłości powstanie na przykład API, które pozwoli na to, żeby zewnętrzne systemy, każda instytucja sobie wspierała się na przykład po prostu GetResponse albo jakimś MailerChimpem, czy MailerLite'em, czy jakimkolwiek innym rozwiązaniem, które zajmuje się po prostu newsletterem. To ku temu też istnieje taka możliwość, żeby takie API stworzyć i żeby to było dźwigane przez zewnętrzne narzędzie. Tak? Na tą chwilę jest to bezpośrednio nasze narzędzie, dzięki czemu jest bezkosztowe i nie generuje dodatkowych jakichś abonamentów zewnętrznie. Pani Ania zapytała jeszcze, jak się z Państwem umówić na indywidualne spotkanie czy mail? Tutaj kontakt na slajdzie, który widać prawdopodobnie, tak? Widać na slajdzie. A mailowo czy telefonicznie lepiej? Obojętnie, jak ktoś uważa, jak wygodniej. Pani Aniu zostaje rzucić kością i wybrać, jaką formę Pani będzie po prostu preferowała. Pan Szczepan jeszcze tutaj dopisał. Dziękuję za odpowiedzi. Ja dziękuję też za bardzo, bardzo pytanie na poziomie tutaj odnośnie kwestii technicznych. Mogę chociaż trochę rozwinąć skrzydeł przy okazji. Cieszę się, że pojawia się nowy produkt na rynku, będzie szerszy wybór, różne obszary zagospodarowane są lepiej. Pytania wyciągające są po to, żeby lepiej zrozumieć ważne funkcjonalności. Oczywiście i tutaj jak najbardziej też dziękuję za te pytania. Jest to uważam ważna rzecz, żeby uściślać takie rzeczy. Tym bardziej, że ja też znając różne rozwiązania na rynku, bo posiadam też na przykład spółkę, która wypuściła na rynek aplikację mobilną. Tutaj jest bardzo ważne, że jeśli nie ma konkurencji, to hamuje rozwój. To jest bardzo, bardzo to pokazuje w różnych przestrzeniach, w różnych branżach. Po prostu monopol nie jest dobry na dłuższą metę.
Więc ja też się cieszę, że wyszliśmy z takim rozwiązaniem. Cieszę się, że Pan to docenia, bo no, po prostu mamy też możliwości rozwijania się w różnych płaszczyznach i też ewentualnie badania tego, co robią inne systemy. Jeśli pojawią się takie po prostu potrzeby, to będzie się takie rozwiązania wdrażać. Na tą chwilę to, co pokazaliśmy, no to były najbardziej potrzebne rzeczy, najtrudniejsze, zabierające najwięcej czasu, powodujące najwięcej pomyłek w takim codziennym fundraisingowym działaniu. I to jest to, co Państwo tutaj dworscy mi no, codziennie tak praktycznie do głowy przez ostatni kawał czasu wkładali do głowy, że potrzebne są te rozwiązania czy tamte, bo po prostu trzeba to automatyzować, bo czas po prostu ucieka, a im więcej darczyńców, im więcej podopiecznych, tym więcej rzeczy po prostu do przepracowania, a każdy bardzo często potrzebuje pomocy i to szybkiej. I tutaj czas gra rolę bardzo często w przypadku pomocy. Kolejne pytanie. Pani, ale tutaj dziękuję za odpowiedź, również bardzo dziękuję za pytania. I pan Szczepan, tak, dekanie, rozumiem, że w takim razie dbacie wspólnie z organizacją o weryfikację. Tak, tutaj no, te testy de facto są najprostszą formą, i ten DKIM tak naprawdę można bardzo łatwo sprawdzić tymi testerami i sprawdzić, czy wiadomości dochodzą. Tutaj, co mówię, bardzo indywidualne kwestie, więc zawsze przy tym uruchamianiu, czyli tym procesie, o którym wspomnieliśmy, 30-dniowym, to jest czas, kiedy właśnie wszystko się dzieje, tak? Czyli dopracowujemy wszystkie szczegóły, sprawdzamy skrzynki, pomagamy się wdrożyć, no bo tutaj też jednak ta merytoryka działania musi się dopasować trochę do tego systemu, jakby nie patrzeć, więc tutaj układ strony Fundacji Skarbowości, że te działania są i ta pomoc jest bardzo duża. Natomiast te kwestie techniczne, to nie ukrywam, jestem ja po prostu, to jest na moich barkach i to jest moja odpowiedzialność, żeby to działało. Wspomniał Pan też, że pracował Pan z organizacją, która z jednego serwera wysyłała kilkaset tysięcy maili tygodniowo i jest to problematyczne, stąd pytanie. Rozumiem. Jak najbardziej będziemy przyglądać się tej sytuacji, sprawdzać tą docieralność maili. Zresztą ja jestem zapisany tutaj w wielu zbiórkach, do których dołożyłem swoje własne też cegiełki przy okazji, więc będziemy też monitorować to. No i Pani Ania tutaj na koniec jeszcze napisała, że dziękuję za informację na temat możliwości tutaj spotkania czy formy kontaktu. Z tego, co widzę, są to na tą chwilę wszystkie pytania i jeszcze pozwolę sobie, że zostaniemy może jeszcze minutkę. Czy ktoś tutaj, a jeszcze mogę, czy ktoś jeszcze tutaj jakieś pytanie ma, to proszę śmiało, absolutnie jestem od tego, żeby zarówno te pytania techniczne, jak i inne odpowiedzieć. Natomiast Magda? Tak, ja bym chciałam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się na początku tutaj odpowiedzi, zadawania pytań. Pytał Pan o organizację, która jest też istnieje około 20 lat i nie jest tak rozwinięta, to właśnie dla tych organizacji mamy tam naszą bezpieczną opcję. Tutaj, bezpieczna opcja testowa lub docelowa, ponieważ my współpracujemy też jako fundacja z wieloma organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i tworzymy z nimi projekty społeczne, z klubami sportowymi i właśnie na takiej samej zasadzie tworzymy projekty społeczne. Klub sportowy na przykład ma swój panel, natomiast to jest rzeczywiście ologowane wtedy dwoma logami, tak? Czyli we współpracy partnerskiej. I wówczas tak naprawdę taka organizacja nie ma żadnych obciążeń, tak? To jest bezpieczne dla organizacji, które może na razie chcą jechać jako pasażer z nami. Także takie rozwiązanie również mamy dla organizacji, które może nie do końca to czują, a chciałyby zobaczyć. Są takie, które z nami są od wielu lat, przepiękne realizujemy projekty społeczne, no jest tego bardzo, bardzo dużo i wówczas dajemy całą naszą infrastrukturę, natomiast jest to projekt realizowany we współpracy. Przy okazji wówczas można na ten projekt zbierać też 1,5%, to informacje dla organizacji, które nie mają 1%, natomiast ważne jest to, żebyśmy mieli, wpisujemy porozumienie, ale muszą być wspólne cele, wiadomo, wspólne cele statutowe, musi się to wbijać w cele statutowe naszej organizacji, czyli nie udostępniamy naszego 1%, ale tworzymy projekt we współpracy, czyli taki, który realizuje także nasze cele społeczne. To taka odpowiedź na pytania. I to z mojej strony wszystko. Tak, ja widzę, że tutaj nie padły żadne pytania, nie widać, żeby ktoś pisał nawet. Także chyba mamy to w takim razie. Ja tutaj z mojej strony, z tego, że jestem ostatnią osobą, która mówiła, bardzo dziękuję za bardzo dobre pytania i za możliwość podzielenia się tym z Państwem. Tak jak wspomniałem, jest to moje dziecko i cieszę się, że taki system powstał z potrzeby. To też dla mnie jako darczyńcy tutaj w tym przypadku
w wielu przypadkach. Jest to też fajne, że taki system może pomagać organizacjom po prostu w robieniu tego lepiej i sprawniej. A nic tak nie cieszy jak kwota 1,5 miliona, którą zobaczyliśmy na wcześniejszych slajdach, które zebrał ten system po prostu. Tak. Ja również tutaj dziękuję wszystkim odbiorcom, słuchaczom, osobom zainteresowanym. Dziękuję Tobie, Łukaszu, Tobie, Mateuszu, również naszemu prezesowi, który jest dziękuję tutaj... Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Który nas tutaj zapala i mówi róbcie, 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 działajcie, także mamy taki parasol ochronny i przyspieszenie dzięki Panu Prezesowi, co odczuwamy wszyscy, zwłaszcza zespół IT, który dopiero ma okazję od 4 lat tak, stykać się z taką energią i przyspieszaczem w postaci Pana Prezesa, ale rzeczywiście jest o co walczyć. Dla wszystkich osób też tutaj zachęcamy może do przekazania niewielkiej chociaż darowizny, żeby zobaczyć, jak ten system działa od środka właśnie na Dom z Sercem. To jest nasz ostatni projekt społeczny, przepiękny. Rodziny do dziecka, które opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami, czyli tymi, których nikt nie chce, dziećmi odrzuconymi, wspaniali ludzie, piękny projekt, a jednocześnie przy okazji można zobaczyć, jak nasze systemy działają, jakie są, jakie otrzymacie podsumowania na skrzynki mailowe w okresie rozliczania 1%. Także tam można sobie po prostu śledzić przy każdej z naszych zbiórek. Oczywiście zachęcamy też do przejrzenia tutaj projektów społecznych czy projektów wspierających zbiórki. To też taka ciekawostka, takie nasze know-how wymyślone i bardzo pięknie się sprawdzające. Darczyńcy to uwielbiają, że mają możliwość też włączania się w działania nie tylko poprzez pieniądze. I to wszystko z mojej strony. Dziękujemy za możliwość zaprezentowania na Akademii Fani Mani. Proszę, proszę bardzo. Ja w takim razie zrozumiałem tylko bardzo prostą informację, kochani. No, do 30 czerwca macie możliwość skorzystać z całej aplikacji, ale za niższą kwotę. No więc czas tyka. Wszystkie informacje zostały tutaj podane. My jak najbardziej udostępnimy Wam tutaj cały ten filmik, to nagranie. Po weekendzie będziemy działać i każda osoba zarejestrowana otrzyma wiadomość mailową z linkiem, więc wszystkie informacje będzie można sobie powtórzyć, sprawdzić. Może potrzeba decyzji zarządu Waszych fundacji i stowarzyszeń, więc dlatego nagrywamy to wszystko i będziemy Wam wysyłać. Czas do 30 czerwca jest, żeby skorzystać z wersji bogatej, jednak za niższą cenę, więc działajcie. Zapraszamy do naszego Mentleya, tak? Dziękuję Wam bardzo, Łukaszu, Magdo, Sławku, za tą informację. Jak można pomóc swoim fundacjom i stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, organizacjom, które mają OPP, żeby uprościć działania, bo myślę, że to jest też hasło i klucz tutaj tej aplikacji CRM dla NGO, CRM NGO, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy my jako fundacje, jako stowarzyszenia mogli działać sprawniej, szybciej, łatwiej, więc działajcie. Kochani, no po to było to spotkanie, webinar, żebyście widzieli, jakie macie możliwości. Bardzo Wam, Łukaszu, Sławku i Magdo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję. A my żegnamy się z Wami i do usłyszenia, myślę, że już bardziej po wakacjach w Akademii NGO. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Dziękuję.